Przystanek Kraków. Zanim dojdzie do tego, że policjanci czy celnicy będą biegali z młotkami za naszymi laptopami i MP3-kami, żeby je zniszczyć z powodu tam jakichś podejrzenia o nielegalne treści, dowiedziałem się także, że umowa międzynarodowa, jeśli wystąpi konflikt z prawem kraju, w którym jest ona podpisana, jest tak jakby przed obowiązującym prawem kraju. W wypadku ACTA to jest jeszcze o wiele bardziej ciekawe, ponieważ w artykule 6 jest taki ustęp, który mówi o tym, że żadne postanowienie tej umowy, znaczy żadne postanowienie tego rozdziału i tej umowy nie może być interpretowane tak, żeby pociągnąć urzędnika wykonującego obowiązki związane z ACTA do odpowiedzialności. To oznacza absolutną bezkarność, nawet jeśli działanie urzędnika będzie przestępstwem. Pomyłkowe, albo albo będzie najzwyczajniej na ziemi przestępstwem. W interpretacji prawa krajowego, to ta umowa międzynarodowa sprawia, że nie ma możliwości osądzenia tego człowieka. Po prostu asymetria tutaj jest tak uderzająca, że no, powiem szczerze, że nie bardzo to rozumiem, zwłaszcza, że jeśli chodzi o kwestie penalizacji, mamy bardzo konkretne wypisane działania. Mamy wypisane, że muszą być to sankcje pieniężne albo sankcje albo więzienie, że na przykład osoby, które łamią w taki, a nie inny sposób prawo, znaczy ACTA, muszą stać w taki, a nie inny sposób ukarane. Natomiast jeśli chodzi o obronę tych ludzi, mamy takie terminy jak rozsądne terminy, wysokie koszty, nie wiem, sprawiedliwe traktowanie. To jest po prostu niesamowite. Czym będzie sprawiedliwe traktowanie? Czym będą tego typu terminy, które dotyczą osób, które chcą się bronić przed ACTA? No, to jest po prostu, dysproporcje są tak duże i zagrożenie dla normalnego funkcjonowania uważam naprawdę za ogromne. Śledząc wypowiedzi prasowe niektórych polityków, najbardziej takim rozumiejącym istotę rzeczy, nie wiem, czy się zgodzić ze mną, i takim zabiegającym o jakieś porozumienie jest minister cyfryzacji Michał Boni. Posłuchajmy, co on z kolei mówi w tej sprawie. Uważamy, że procedura i prace nad tym dokumentem powinny trwać, a Polska powinna mieć gotowość do jego podpisania, tak jak wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej, z których kilka poinformowało Komisję Europejską o podpisaniu tego dokumentu, ale z opóźnieniem wynikającym z kwestii proceduralnych, powiedział minister. Mieliśmy do czynienia ze zorganizowanym aktem protestu. Na tym przecież polega to zagęszczenie wejścia z użyciem wielu osób, które znają pytanie, czy przekazują informacje. O tym mówił w niedzielę minister Graś, co z natury rzeczy może blokować strony. Ale w kolejnej fazie tego sporu pojawiły się zachowania hakerskie, które powinny być ścigane przez prawo, wejścia na strony, zmiany stron czy włamania. No i tutaj właśnie kolejna próba tak naprawdę ograniczenia tych grup, które mogą mieć interes w niepodpisywaniu akta, znaczy inaczej tych obywateli, którzy obawiają się podpisywania akta, sprowadzając ich działania do działań nielegalnych z prawem, do działań hakerskich, właśnie do tego, że to nie jest brak dialogu ze społeczeństwem, które jest zaniepokojone wprowadzonymi ustawami, tylko to jest obrona przed hakerami, że to jest próba wprowadzenia prawa, któremu sprzeciwiają się tylko przestępcy, którzy atakują strony rządowe. No, tak jak mówię, to jest po prostu, to nie jest, mam wrażenie, że rządzący nie mają do końca pojęcia, z czym mają do czynienia, że to jest naprawdę prawdziwy ruch społeczny, naprawdę świadomych i obawiających się zmian, negatywnych zmian obywateli, i po prostu próbuje sprowadzić tę dyskusję do znanych sobie już schematów, czyli obrona przed przestępcami, czyli nie wiem, młodzież, która wychodzi na ulicę, a w kilku miastach, nie wiem, dochodzi do jakichś mniejszych zamieszek. No, krakowskie demonstracje pokazują, że jest inaczej, że potrafi przyjść 15 tysięcy ludzi zupełnie spontanicznie i po prostu w najbardziej możliwy pokojowy sposób pokazać, że nie zgadzają się na takie traktowanie, a wypowiedź ministra Boniego właśnie o takim traktowaniu świadczy, to znaczy marginalizacji naszych postulatów, marginalizacji naszych zdań, sprowadzania tego do absurdu, do porównania nas do przestępców, którzy próbują ściągnąć strony rządu. Czy znamy już datę kolejnego protestu, który przetoczy się przez Kraków? Mam nadzieję, że w równie albo w większej liczbie uczestników. Też mamy nadzieję, że przyjdzie jeszcze więcej ludzi. Manifestacja odbędzie się 11 lutego w sobotę i bardzo serdecznie zapraszamy na nią wszystkich, a szczególnie osoby, które chciałyby pomóc przy takiej organizacji. W tym momencie na Facebooku jest już kolejny event dotyczący tej manifestacji. Myślę, że on, kiedy wychodziłem, było w nim kilkadziesiąt osób, ale to było kilka godzin temu, więc
podejrzewam, że teraz może być już ich znacznie, znacznie więcej. Na tym evencie, ale także na starym evencie, który dalej jest możliwy do zobaczenia, są wszystkie dane dotyczące zachowania na manifestacji, ale także linki do grupy, do której mogą zgłaszać się chętni do pomocy, czy do naszego fanpage'u, na którym będą najważniejsze ogłoszenia dotyczące całego ruchu Nie dla Akta Kraków. A jeśli ktoś chciałby bardziej zaangażować się w ten ruch, co musi zrobić? Jak do Was dołączyć, jeśli ktoś chciałby pomóc? Na Facebooku jest grupa. Jest to co prawda grupa zamknięta, ale przyjmujemy do niej ludzi, którzy się zgłoszą po prostu. Uznajemy, że to tylko jest kwestia wygody, żeby była zamknięta. Link do niej na pewno jest w wydarzeniu i wszystkie osoby, które są zainteresowane tym, żeby dołączyć do manifestacji, do pomocy przy manifestacji, po prostu powinny znaleźć ten link, zgłosić się do grupy, tam uzyskają wszystkie kolejne informacje. W eventach są też dane kontaktowe do organizatorów, można się do nas zgłaszać bezpośrednio, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby wszyscy włożyli coś od siebie w organizację protestu przeciwko ACTA. Dzisiaj także odbyła się debata, konferencja premiera oraz ministrów mu podległych w Warszawie, w którym mogli brać udział nie tylko osoby znajdujące się konkretnie w sali, z czego słyszałem, że wasi przedstawiciele też tam byli. To znaczy, nasi przedstawiciele byli wczoraj na improwizowanym kongresie w Warszawie i podjęto decyzję, że jest troszeczkę za późno na tego typu rozmowy, zwłaszcza jeśli mają to być rozmowy na warunkach dyktowanych przez tę stronę, która już kilkukrotnie okazała nam tak ogromne lekceważenie. Dlatego my chcemy rozmawiać ze stroną rządową i na pewno podejmiemy tę dyskusję, jeśli tylko będziemy mogli liczyć na sprawiedliwe traktowanie, a nie na traktowanie na własnych zasadach, które niekoniecznie odpowiadają naszym postulatom. Widzimy, że jest to duży problem i orzech do zgryzienia, który mam nadzieję, że pokaże, że możemy być sprawnie funkcjonującym państwem i do tego mam nadzieję, że przyczyni się także wasz ruch. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj w studio Radia Pryzmat był Jakub Danecki z Ruchu Obywatelskiego Nie dla Akta Kraków. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. My także dziękujemy za rzeczową rozmowę. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Przypominam, że słuchaliście Przystanku Kraków. Słuchajcie dalej Radia Pryzmat. Zapraszamy Was za tydzień na naszą audycję. Do usłyszenia.